Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj przychodzę do Was z makijażowym contentem. Z racji, że prosiliście mnie na Instagramie, żebym nagrała dla Was filmik z upgrade'em, filmiku My Makeup Routine, czyli takiego mojego codziennego makijażu. Nastąpiło kilka zmian, kilka produktów się wymieniło, zaczęłam korzystać z innych, także stwierdziłam, że to jest dobry pomysł, żeby w tym roku nagrać właśnie upgrade takiego filmiku. Pokażę Wam wszystkie kosmetyki, których używam na co dzień, jak ich używam, jak robię, żeby mój makijaż wyglądał tak, jak wyglądał. Mam nadzieję, że któreś z tych rad Wam się przydadzą. W ogóle jeszcze tak słowem wstępu, zanim zacznę, chciałam Wam tylko powiedzieć, że mam nadzieję tylko, że to widać, że mam nową kamerę, zainwestowałam w nowy sprzęt, mam nowy mikrofon, nowy aparat. Mam nadzieję, że jakość zarówno dźwięku, jak i obrazu jest lepsza. Ten filmik nie jest o kamerze, ale chciałam tylko powiedzieć, bo bardzo się z tego cieszę i daje naprawdę mi to bardzo dużo nowych możliwości, więc mam nadzieję, że będzie to po prostu odczuwalne. I co? I będę się starać, by te filmiki po prostu były jak najlepszej jakości i coraz lepsze. A jeszcze jedno, muszę się przyzwyczaić, bo we wcześniejszym aparacie podgląd miałam u góry, więc jak patrzyłam się na podgląd, a nie w obiektyw, to nie było tego aż tak bardzo widać. Ale natomiast teraz podgląd mam po prawej stronie i jak będę patrzeć w prawo, to będzie bardzo mocno widać, że nie patrzę w kamerę, tylko w podgląd. Dlatego muszę się tego nauczyć. Dajcie mi kilka filmików, żebym się do tego po prostu przyzwyczaiła. Także co, let's go. Ja do makijażu najczęściej włosy sobie związuję. Chciałam założyć opaskę, żeby w tym filmiku było, wiecie, tak bardziej profesjonalnie, ale mam być wygodnie, więc będzie tak jak zawsze. No i jeśli chodzi o mój makijaż, to ja zawsze zaczynam od nawilżenia twarzy, czyli od kremu. No i ja najczęściej używam kilku kremów, bo one są używane przeze mnie w różnych odstępach czasowych. Także pierwszym kremem, który po umyciu twarzy, po umyciu zębów, po oczyszczeniu twarzy i tak dalej nakładam na twarz, to jest ten krem. I to jest krem, który ja ostatni raz pokazywałam Wam na Instagramie i naprawdę Wam go polecałam. Przepotężnie nawilżający i naprawdę turbo Wam go polecam. Ja już mam go nałożonego na twarzy, także nie będę go teraz nakładać, ale naprawdę to jest coś, co ja używam codziennie. Po nałożeniu pierwszego kremu na twarz, później czekam, aż to wszystko mi się wchłonie i jak już siadam do nakładania makijażu, to kolejny krem, który używam, to również krem, który ja Wam polecam naprawdę od lat. To jest krem, który ja Wam polecałam już w pierwszych moich filmikach makijażowych na kanale. Jak nie wierzycie, możecie sobie obczaić. Naprawdę kocham go z La Roche-Posay, jest świetny i również mam już go nałożonego na twarzy, także teraz jego nie nakładam. No i kolejnym produktem, który nakładam na twarz, jest to SPF i jak mogło być inaczej? Oczywiście, że tak. Ja akurat posiadam taki, bo moja mama po prostu mi go kupiła, poprosiłam, żeby zamówiła mi jakiś fajny SPF, no i ona akurat zamówiła mi ten i jest naprawdę spoko. On jest akurat jeszcze właśnie taki z kolorem. Od kiedy mama pierwszy raz kupiła mi SPF, to użyłam go już cały czas dosłownie. Nie wiem, czy był chociaż jakikolwiek dzień w roku, kiedy nie nałożyłam SPF-u. Ważny krok w makijażu. I teraz już ostatni krok, jeśli chodzi o kremy, SPF-y i wszystko, co pod makijaż. To proszę bardzo, ostatni krem, który używam, ale też niecodziennie, to jest krem również z La Roche-Posay i również jest to po prostu krem nawilżający, tylko że on jest z kolorem. No i teraz przechodzimy już faktycznie do tego makijażu. Te kroki pielęgnacyjne, co prawda jest ich dość sporo, ale ja naprawdę z nich wszystkich korzystam i one naprawdę wpływają na to, że mój makijaż wygląda całkiem nieźle na tej twarzy. I teraz przechodzimy do pierwszego kroku, czyli oczywiście podkład. Ja pierwszym w samym makijażu na moją twarz nakładam podkład, także let's go. I jeśli chodzi o podkład, to ja tak naprawdę mam dwa podkłady, które mieszam. Pierwszy to jest taki oto podkład z Miss Sporty, który dostałam do testowania i tak mi się spodobał, że używam go do teraz i jest to 101 Golden Ivory i to jest w ogóle podkład, który jest bardzo, bardzo mocno kryjący, naprawdę. On jest taki gęsty, ale jest dla mnie trochę za jasny, dlatego ja go mieszam z moim kiedyś ulubionym podkładem. Później używałam go mniej i teraz stwierdziłam, że znowu sobie zacznę go używać i mieszać po prostu razem z tym z Miss Sporty. Jest jedną pompkę tego jasnego podkładu z Miss Sporty i dosłownie kropelkę tego podkładu z MAC-a. I wychodzi mi coś takiego. Podkład wklepuję gąbeczką, beauty blenderem. Tak się prezentuje już nałożony podkład i kiedy wszystko jest już ładnie wklepane, przechodzę do korektorów i z korektorów również korzystam dwóch. Jeśli chodzi o jaśniejszy, to jest to taki korektor z firmy Kosas, tak, dokładnie, o numerze 03W i to jest korektor, który ja nakładam pod oczy. Robię sobie takie coś i tutaj jeszcze sobie ciągnę od kącika oka, troszkę na nos i tak naprawdę to tyle.
I teraz drugi ciemniejszy korektor, który również Wam polecam od wielu, wielu lat. Jest trochę uwalony, za co Was przepraszam. Jest od cieniu 50 NP i ja używam go po prostu punktowo na jakieś wypryski, bądź też miejsca, w których chcę, żeby było ładniejsze krycie, bo on jest bardzo mocno kryjący. No i teraz przechodzimy do brwi i zaczniemy od ułożenia ich na mydełko. I ja używam do tego takiego mydełka. I ono w ogóle tak pięknie pachnie grejpfrutem, że to jest niesamowite. I to jest mydełko, które uaktywnia się, kiedy jest nawilżone, dlatego ja używam do tego spraya, takiego finishera do twarzy z NYXa. Jeden spray, troszkę sobie tutaj to rozprowadzam. Następnie biorę taki jednorazowy pędzelek do brwi i do rzęs i sobie nakładam i następnie to wszystko później rozprowadzam na brwiach. Za ten czas, kiedy mi to mydełko schnie na brwiach, nałożymy sobie róż i róż to jest mój ulubiony róż od jakiegoś już pół roku. Ja kiedyś zawsze konturowanie robiłam na sucho, a od kiedy sięgnęłam po kosmetyki mokre, to już się nie mogę od nich oderwać i cały czas chcę tylko ich używać. I on jest w kolorze Work. No i nakładam go sobie na policzki, 4 takie maźnięcia. Jedyne co, to szkoda tego, że on bardzo szybko się wtapia w skórę i trzeba go albo dużo dokładać i albo po prostu potem sobie użyć jeszcze trochę różu w kamieniu takim na sucho. I teraz kolejna opcja na to, czy mi się chce, czy mi się nie chce, bo to zależy naprawdę od dni. To mam dwa produkty do brwi, które używam aktualnie. W paczce z kosmetykami do testowania od Gen Z dostałam właśnie te ich pomady w pędzelku do brwi i aktualnie bardzo dobrze mi się sprawdzają, więc korzystam właśnie z nich, ale mam jeszcze zapas tego z Benefitu, po prostu jak ten mi się skończy, to wrócę z powrotem do tego z mojego Benefitu, który też używam od lat i bardzo mi się podoba. Zresztą pokażę Wam. Wydaje mi się, że nikomu nie muszę tego przestać. To jest już kultowy po prostu produkt i wydaje mi się, że właśnie ten od Gen Z powstał na wzór tego, który jest swoją drogą świetny, ale ten również mi się bardzo podoba, bo trafia idealnie tak naprawdę w mój odcień. I jest to odcień brownie, a jeśli chodzi o ten, który ja zawsze używałam, to był to 3,5 z tego co pamiętam. No i do tego również mam kredkę z Benefitu o odcieniu 3,5, o wysuwaną kredeczkę. I teraz tak jak mówię, w zależności od tego, czy mi się chce, czy mi się nie chce, to albo po prostu przejeżdżam sobie tą pomadą po brwiach i następnie jakieś niedoskonałości poprawiam kredką, albo po prostu otwieram tą pomadę, biorę pędzelek, taki oto pędzelek cieniutki, ścięty, nakładam sobie tą pomadę po prostu z opakowania, z pędzelka i sobie ładnie robię brwi. I to jest ostatnio moja ulubiona opcja, ale ona jest troszkę bardziej czasochłonna. Powiem Wam, że tak się staram przy tym makijażu, że szkoda będzie dzisiaj gdzieś nie wyjść, bo ja tak naprawdę nie planowałam dzisiaj nigdzie wychodzić. Będę miała taki ładny makijaż tylko po to, żeby go zmyć. Trochę sad. Montuję właśnie ten filmik i chciałam powiedzieć, że tak mnie też boli to, że nie domalowałam trochę jednej brwi. I co prawda jak patrzyłam w lusterko, to nie było tego widać, ale w kamerze światło było już trochę inne. I bardzo to widać. Mam nadzieję, że nie do końca filmiku, jeszcze nie wiem, ale przepraszam Was za to. No, tak jak mówię, nie było tego widać. A więc moi drodzy, jak mam już zrobione brwi, to teraz przechodzę do pudru. I puder, z którego ja korzystam, jest to puder HD od NYXa. Jego nakładanie zaczynam od oczu i do tego biorę gąbeczkę w ten sposób i pod oczami sobie go rozprowadzam. Następnie gąbeczką na nos, na brodę, no i czoło. Jeśli chodzi o puder, to najczęściej jest on używany tylko przeze mnie w strefę T, czyli czoło, nos i broda, ale po użyciu gąbeczki przechodzę jeszcze do takiego malutkiego pędzelka i troszkę sobie jeszcze to poprawiam. Cool. Następnie musimy sobie utrwalić brwi i do tego używam tego takiego żelu do utrwalania z Benefitu. No i następnie... jak widzicie, ten róż faktycznie mi się troszkę zjadł, dlatego używam różu od kosmetyków La Mer. I powiem Wam, że te kosmetyki nie są aż tak popularne w Polsce. Jest to, wydaje mi się, że firma z Wielkiej Brytanii, a one mają
tak mocne po prostu te krycie, taki pędzelek do różu. Dosłownie robię tak i otrzepuję go 50 tysięcy razy, bo on jest naprawdę bardzo intensywny, ten róż. No i następnie lecimy z rozświetlaczem. Rozświetlacz, który również używam już od lat i już w pierwszych moich makijażowych filmikach Wam go pokazywałam. Zobaczcie w ogóle, w jakim on jest stanie. Nie dość, że mi się to rozpada. Bardzo wystarczalne, no bo tak jak mówię, mam go już kilka lat. No i ja ten złoty używam na policzki, takim właśnie skośnym lekko pędzelkiem. Teraz również ten złoty rozświetlacz nakładam sobie troszkę na nos, na łuk Kupidyna, czyli tutaj. I teraz na koniec biorę jeszcze taki maluteńki pędzelek i używam tego rozświetlacza Rose Gold w kąciku oka. Otrzepuję i jeszcze biorę ten złoty i pod brwią. Kolejny krok, o którym w sumie zapomniałam, bo nakładam go dużo wcześniej, ale teraz skapnęłam się, bo mam strasznie suche usta, to jest balsam na usta. Ja używam naprawdę różnych balsamów, ten akurat po prostu dostałam go w kalendarzu adwentowym i teraz się w nim zakochałam, dlatego go używam, ale po prostu na usta nakładam to, co akurat mam pod ręką. No i let's go, lecimy z rzęsami, zaczynamy oczywiście klasycznie od zalotki. I kolejna rzecz, która zależy od dnia, od tego jak się mam, od tego co chcę uzyskać i tak dalej, to są tusze do rzęs. To są akurat moje ulubione, ale ja naprawdę jeśli chodzi o tusze do rzęs, to kombinuję i różne rzeczy dobieram. Ale załóżmy, że zrobię tak, jak to wygląda najczęściej. Czyli po prostu moje ulubione combo. Ten tusz, który jak nie lubicie używać zalotki, on Wam idealnie podkręci i jeszcze w dodatku utrzyma ten skręt. I następnie ten Sky High od Maybelline, który jest totalnie ultra czarny i również pięknie Wam wydłuża i pogrubia rzęsy. I teraz oczywiście to, co potrzebujemy, to jest patyczek kosmetyczny, żeby sobie wszystko ładnie pozmywać. Okej, i teraz kolejna rzecz, zależna od tego, jaki mam humor, na co mam ochotę i tak dalej, bo są to kreski i ja bardzo często lubię sobie robić takie grubsze, ciemniejsze, troszkę większe, jeszcze z takim tutaj ptaszkiem w środku, w kąciku oka, która bardzo wydłuża oko i bardzo je lubię, ale jest zdecydowanie bardziej czasochłonna niż ta, która robię praktycznie codziennie, czyli po prostu będziemy do tego potrzebować czarną kredkę do oczu. To jest chyba Eveline Cosmetics, taka z temperówką, a tutaj taką już dosłownie na wyczerpaniu mam z Sephory, ale to nieważne jaka to jest kredka, po prostu zwykła czarna kredka. I jak to robimy? Po prostu bierzemy taką kredeczkę, która musi być dość dobrze natemperowana i będziemy również potrzebować pędzelka, ja akurat mam ten, który używałam również do brwi. W kąciku oka, może troszeczkę przybliżę, pozwolicie. Okej, teraz powinno być dobrze widać. To jest naprawdę coś, o co zadaje się mi bardzo dużo pytań, dlatego chcę, żeby wszystko było ładnie nagrane. I teraz bierzemy sobie taką kredeczkę i w kąciku oka przeciągamy sobie i robimy taką jakby kreskę, ale tylko tak naprawdę taką kropkę, a kredkę przeciągamy również na linię wodną oka. O, w ten sposób. I teraz bierzemy pędzelek czarny, naciągamy sobie lekko tutaj po prostu skórę i tym pędzelkiem przeciągamy sobie tą kreseczkę. I tak to się prezentuje. To jest po prostu tak banalne, że łatwiej być po prostu by nie mogło. No i teraz zrobimy sobie szybko jeszcze to na drugim oku. Proszę bardzo, i takie mniej więcej kreski robię sobie dosłownie codziennie. No ale jeżeli już mam ochotę poszaleć i chcę sobie zrobić je po prostu takie ładniejsze, ciemniejsze i jeszcze właśnie z tym tutaj ptaszkiem w kąciku oka, to używam takiego oto eyelinera z Banana Beauty, który nazywa się Basic Beach. On jest bardzo fajny, ma taką ostrą końcówkę i przez to jest taki bardzo, bardzo dokładny i mocno napigmentowany. Zapomniałam o bronzerze. Dobra, jeszcze wracamy do bronzera. Bronzer również używam z firmy Lamel. On się nazywa Sun Kissed. I to jest właśnie taki bardziej bronzer, który ma nam opalić skórę, niż ją bardziej wykonturować. Jeśli chodzi o konturowanie, no to bardziej zdecydowanie ten w sticku z Milka, a ten bardziej ma nam ją po prostu tak
opalić. I na koniec pomadka. Jeśli chodzi o pomadkę, to to jest naprawdę codziennie coś innego, w zależności od tego, co mi pasuje, ale pokażę Wam coś, co ostatnio używam najczęściej, czyli taka oto matowa pomadka z NYXa. Ona jest w kolorze Abu Dhabi. Bardzo zbliżony taki kolor w sumie do moich naturalnych ust, może troszkę bardziej pomarańczowy, ale bardzo ładny. No i tak, moi drodzy, prezentuje się efekt końcowy mojego codziennego makijażu. To jest makijaż, który mam zawsze na sobie. Po prostu tak maluję się na co dzień, bez żadnych udziwnień, taka moja make-upowa rutyna. Mam nadzieję, że pomogłam niektórym tym filmikiem. Jeżeli zastanawialiście się, jakich produktów do czego używam, to że to Wam jakoś objaśni. Dajcie w ogóle znać, czy chcielibyście w tym roku również filmik z organizacji mojej toaletki, bo ja wiem, że co roku nagrywam takie filmiki, przyszedł nowy rok i przydałoby się znowu nagrać taki filmik. Także dajcie znać, jeżeli byście byli tym zainteresowani, bo wiem, że je lubicie, a ja po prostu mogę coś takiego nagrać. Także dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się już niedługo w kolejnym filmiku. Do zobaczenia i pa, pa!